To był dobry rok pod względem zrealizowanych inwestycji, a zadłużenie miasta zmniejszyło się o 500 000. Tak rok 2016 na sali sesyjnej ratusza podsumował burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała. Samorządowcy przedstawili także plany na kolejny 2017 rok. Jest to pokaźna liczba inwestycji, remontów zrealizowanych w różnych dziedzinach, od gospodarki komunalnej poprzez sferę kulturalną, sportową, rekreacyjną. Praktycznie nie było dziedziny życia, w której nie powstałyby nowe zadania inwestycyjne. W 2016 roku między innymi zmodernizowano ulicę Wodną, podkreślił burmistrz Franciszek Strugała. Koszt remontu to kwota około 2 milionów złotych. Dzięki inwestycji zwiększył się komfort dojazdu do nowo wybudowanych sklepów i galerii. Obsługuje nowe centrum handlowe miasta, które powstało, a jednocześnie również będzie ulicą, którą będzie można dojechać do świeżo otwartego budynku Urzędu Skarbowego. W przyszłym roku miasto planuje przygotować tereny inwestycyjne przeznaczone pod aktywność gospodarczą. Miasto zabiega o środki unijne. Jeżeli to się uda, będzie to kwota w przybliżeniu całego zadania około 9 milionów, z tego dofinansowanie stanowiłoby kwotę blisko 6 milionów. I wówczas po realizacji tego zadania w ciągu 2 lat mielibyśmy kilkanaście hektarów nowych terenów inwestycyjnych całkowicie przygotowanych. W budżecie na 2017 rok są także inwestycje związane z rozwojem sfery kulturalnej i rekreacyjnej. Podczas spotkania spostrzeżenia związane z realizacją zadań mogli przedstawiać także mieszkańcy miasta.